Wyobraź sobie przyszłość, w której żyjesz życiem pełnym celu, radości i obfitości. Budzisz się każdego dnia, czując się pełen energii i zmotywowany, by stawić czoła temu, co przyniesie los. Teraz przenieś tę wizję do teraźniejszości, gdy oglądasz ten film. Chcę, abyś wyobraził sobie, jak pozbywasz się tych autodestrukcyjnych nawyków i zastępujesz je takimi, które popchną cię ku sukcesowi. W filozofii stoickiej wierzy się, że jednostki mają moc kształtowania swojego własnego losu poprzez myśli, działania i wybory. Poprzez rozwijanie dobrych nawyków i eliminowanie złych można kultywować życie mądrości, spokoju i cnoty. Jak kiedyś powiedział Epiktet, nie to, co się z tobą dzieje, ma znaczenie, ale to, jak na to reagujesz. Zacznij więc zmieniać się już teraz, usuwając złe nawyki i pamiętaj, że małe początki prowadzą do wielkich zakończeń. Chcę zacząć od tego, że ta wiadomość jest tylko dla ciebie. Wiem, że jest miliony filmów, które możesz obejrzeć, a mogłeś łatwo wybrać coś innego, ale tego nie zrobiłeś. Jesteś tutaj teraz i doceniam to. Dlatego chciałbym ci podziękować za poświęcenie mi swojego cennego czasu. Teraz mam do ciebie prośbę. Proszę cię o złożenie sobie obietnicy teraz, a ta obietnica jest prosta. Nie pomijaj tego filmu pod żadnymi okolicznościami, ani teraz, ani później. Jesteś inny niż te wszystkie osoby bez ambicji. Jesteś wyjątkowy i jako wyjątek musisz tak działać. Musisz traktować siebie inaczej i inwestować swój czas i uwagę w rzeczy, które mają znaczenie. Tak więc pozostań skupiony. Ruszajmy. Numer 1. Nadmierny materializm. W dzisiejszym społeczeństwie nadmierne skupianie się na materialnych dobrach jest powszechnym zjawiskiem. Ludzie często mylnie utożsamiają bogactwo i posiadanie rzeczy materialnych z prawdziwym szczęściem i sukcesem. Jednakże według przekonań stoików takie dążenia często prowadzą do niezadowolenia i odbierają nam wartościowe życiowe doświadczenia. Aby pokonać nadmierną materialność, konieczne jest przyjęcie bardziej minimalistycznego podejścia, które kładzie większy nacisk na doznania, relacje międzyludzkie oraz rozwój osobisty. Jednym z efektywnych sposobów zmniejszenia skłonności do materializmu jest zmiana perspektywy na to, co naprawdę jest istotne. Zamiast kłaść nacisk na zewnętrzne wskaźniki sukcesu, takie jak posiadanie, status społeczny czy wygląd zewnętrzny, warto skupić się na kultywowaniu wewnętrznych wartości, takich jak mądrość, odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie. Poprzez priorytetowe traktowanie tych cnót można osiągnąć głębsze poczucie spełnienia, które nie zależy wyłącznie od dóbr materialnych. Inną skuteczną metodą przeciwdziałania nadmiernemu materializmowi jest uproszczenie stylu życia. Może to obejmować zmniejszenie skali, porządkowanie i ograniczenie wydatków poprzez oszczędne życie. Ograniczając konsumpcję, jednostki mogą zmniejszyć nacisk na posiadanie materialne i ponownie skupić swoją energię na doświadczeniach i relacjach, które przynoszą autentyczne zadowolenie. Dodatkowo praktykowanie wdzięczności za to, co już posiadamy, może wesprzeć nasze poczucie zadowolenia i zmniejszyć pragnienie ciągłego zdobywania kolejnych rzeczy. Ważne jest zrozumienie, że same przedmioty materialne nie są problematyczne w swojej istocie. To nasze przywiązanie i obsesja nimi może prowadzić do poczucia niezadowolenia. Aby rozwiązać ten problem, jednostki mogą praktykować nieprzywiązanie do nich, uznając, że przedmioty materialne są przemijające i nietrwałe. Przyjmując przemijalność, można uwolnić się od przywiązania do przedmiotów i postrzegać je jedynie jako narzędzia lub zasoby do wykorzystania, a nie źródła tożsamości lub wartości. Numer 2. Szukanie zewnętrznej akceptacji. Szukanie zewnętrznej akceptacji to powszechny nawyk, z którym wielu ludzi boryka się. Może być kuszące ciągle szukać aprobaty i akceptacji innych, aby poczuć się dobrze ze sobą. Jednak ten nawyk może mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia. Kiedy zbytnio polegamy na zewnętrznej akceptacji, łatwo stajemy się zależni od opinii i aprobaty innych, co oznacza, że nasze szczęście staje się zależne od rzeczy poza nami,
co może prowadzić do poczucia niepewności i nieszczęścia, gdy te czynniki zewnętrzne nie są obecne lub są odebrane. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie akceptacji siebie i wewnętrznego zadowolenia. Zamiast szukać zewnętrznej akceptacji, stoicy zachęcają nas do skupienia się na rozwijaniu własnej siły i charakteru poprzez kulturowanie cnót, takich jak mądrość, odwaga i sprawiedliwość. Możemy znaleźć poczucie spełnienia i satysfakcji wewnątrz siebie. Tego rodzaju samodzielność pozwala nam utrzymać nasze poczucie szczęścia nawet w obliczu przeciwności losu lub krytyki innych. Oprócz poprawy zdrowia psychicznego, szukanie zewnętrznej akceptacji może mieć również negatywne skutki dla naszych relacji. Gdy ciągle szukamy akceptacji od innych, możemy sprawiać wrażenie potrzebujących lub niepewnych, co może zaszkodzić naszym relacjom i sprawić, że inni zobaczą nas w negatywnym świetle. Skupiając się na własnym wzroście i rozwoju, możemy budować silniejsze i bardziej autentyczne relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Ogólnie rzecz biorąc, szukanie zewnętrznej akceptacji może mieć poważne negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego, relacji i ogólnego samopoczucia. Poprzez przyjęcie stoickiej filozofii samodzielności i wewnętrznej siły możemy uwolnić się od tego szkodliwego nawyku i znaleźć prawdziwe szczęście i spełnienie wewnątrz siebie. Numer 3. Rozmyślanie nad przeszłością. Rozmyślanie nad przeszłością to powszechny nawyk, który może prowadzić do znacznego napięcia emocjonalnego. Ciągłe rozważanie błędów z przeszłości lub martwienie się o przyszłość może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Kiedy rozmyślamy, często tkwimy w negatywnych myślach, co może wywoływać uczucia winy, wstydu i lęku. Te negatywne emocje mogą powstrzymać nas przed posuwaniem się naprzód i cieszeniem się życiem w teraźniejszości. Jednym ze skutecznych sposobów radzenia sobie z rozmyślaniem jest praktykowanie uważności. Uważność jest kluczowym pojęciem w stoicyzmie, który zachęca do życia w chwili obecnej i skupienia się na swoich natychmiastowych doświadczeniach. Poprzez bycie uważnymi uczymy się puścić przeszłość i przestać martwić się przyszłością. Zamiast tego koncentrujemy się na tym, co dzieje się teraz i jak możemy poradzić sobie z tym ze spokojem i klarownością. Praktykowanie uważności polega na skupieniu się na naszych zmysłach, myślach i emocjach bez oceniania. Obserwujemy nasze myśli, nie dając się w nie wciągnąć lub impulsywnie na nie reagując. Dzięki temu zyskujemy wgląd w nasze wzorce myślenia i rozwijamy większą świadomość naszych stanów psychicznych i emocjonalnych. Ta zwiększona samoświadomość pomaga nam lepiej zarządzać naszymi myślami i emocjami, zmniejszając częstotliwość i intensywność negatywnego rozmyślania. Inna technika eliminacji rozmyślania polega na skupieniu się na tym, co możemy kontrolować w danej sytuacji. Stoicyzm przypomina nam, że nie możemy zmienić przeszłości ani przewidzieć przyszłości, ale możemy kontrolować nasze reakcje na wydarzenia. Skupiając się na naszych działaniach i decyzjach, zamiast rozmyślać o przeszłych błędach lub martwić się o przyszłość, możemy zmniejszyć stres i lęk. Numer 4. Nie obawiaj się zmiany. Przyjmowanie zmiany może być trudne, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do trzymania się znajomych rutyn i nawyków. Ale czasami zmiana jest konieczna dla osobistego wzrostu i poprawy. W rzeczywistości wielu sukcesywnych ludzi przypisuje swoje osiągnięcia ryzyku i przyjmowaniu zmiany. Jak więc przezwyciężyć strach przed zmianą? Po pierwsze, ważne jest zrozumienie, że zmiana nie jest czymś, czego należy się bać, ale powinna być postrzegana jako szansa na rozwój i naukę. Otwierając się na nowe doświadczenia, możesz poszerzyć swoje horyzonty i odkryć nowe aspekty siebie. Dodatkowo, wyjście poza swoją strefę komfortu może pomóc Ci zbudować odporność i pewność siebie. Jedna praktyczna strategia przezwyciężania strachu przed zmianą polega na zaczynaniu od małych kroków. Zamiast skakać na głęboką wodę z dużą zmianą życiową, spróbuj wprowadzić małe zmiany w swojej codziennej rutynie lub nawykach. Na przykład, spróbuj nowego schematu treningowego lub jedz nowy rodzaj jedzenia. Gdy zobaczysz, że te małe zmiany pozytywnie wpływają na Twoje życie,
zaczniesz bardziej ufać sobie i czuć się pewniej wobec większych zmian w przyszłości. Innym użytecznym podejściem jest skupienie się na potencjalnych korzyściach ze zmiany. Jakie możliwości mogą się dla Ciebie otworzyć, jeśli zaakceptujesz zmianę? Jak może ona poprawić Twoje życie lub karierę? Wizualizowanie tych pozytywnych rezultatów może pomóc Ci zachować motywację i inspirację w okresie przejściowym. Na koniec pamiętaj, że zmiana jest procesem, a nie celem. Wymaga czasu na dostosowanie się i przystosowanie się, ale cierpliwość i wytrwałość pozwolą Ci przezwyciężyć strach przed zmianą i odnieść sukces w nowych sytuacjach. Bądź łagodny dla siebie w trakcie tego procesu i nie bój się prosić o wsparcie od przyjaciół, rodziny lub specjalistów. Numer 5. Przestań martwić się o błahostki. Jednym z najbardziej szkodliwych nawyków, z którymi ludzie często się borykają, jest nadmierne martwienie się o błahostki. Ten ciągły stan niepokoju może wynikać z różnych źródeł, takich jak media społecznościowe, wiadomości, plotki lub nawet osobiste kompleksy. Jednakże istotne jest rozpoznanie, że wiele z tych informacji jest nieistotnych i nie przyczynia się do naszego szczęścia czy spełnienia. Stoicyzm uczy nas, aby priorytetowo traktować nasz czas i energię na rzeczy, które mają znaczenie, zamiast być przytłoczeni zbędnymi martwieniami. Poprzez przyjęcie stoickiej postawy możemy nauczyć się skupiać na tym, co istotne, i odsiać szum. To nie oznacza, że musimy całkowicie się odizolować od społeczeństwa, ale raczej nauczyć się selektywnie angażować z otoczeniem, jednocześnie zachowując nasz wewnętrzny spokój. Aby wyeliminować ten nawyk, możemy zacząć od zidentyfikowania obszarów naszego życia, gdzie marnujemy najwięcej energii na nieistotne sprawy. Może to obejmować ciągłe sprawdzanie wiadomości na telefonie, uczucie niepokoju o przyszłe wydarzenia czy dręczenie się z powodu przeszłych błędów. Gdy zidentyfikujemy te wzorce, możemy je poddać wątpliwości, używając stoickiego rozumowania. Możemy zadać sobie pytanie, czy te zmartwienia będą miały znaczenie na dłuższą metę i czy są zgodne z naszymi wartościami i celami. Inną techniką, która może pomóc, jest ustanowienie granic wokół naszego czasu i uwagi. Możemy ograniczyć nasze narażenie na źródła niepokoju, takie jak unikanie niektórych platform mediów społecznościowych lub ograniczenie oglądania telewizji. Poprzez stworzenie przestrzeni do refleksji i uważności możemy rozwijać poczucie wewnętrznego spokoju, które pomoże nam lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami. Ostatecznie klucz do eliminacji nawyku martwienia się o błahostki leży w rozwinięciu głębszego zrozumienia tego, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Poprzez przyjęcie stoickiej perspektywy możemy nauczyć się skupiać naszą energię na rzeczach, które sprzyjają wzrostowi, radości i połączeniu z innymi. Dzięki stałemu wysiłkowi i praktyce możemy przekształcić nasze myśli i serca, aby żyć bardziej autentycznie i z większym celem. Numer 6. Nigdy nie szukaj zemsty. Szukanie zemsty może dostarczyć tymczasowej satysfakcji, ale ostatecznie prowadzi do negatywnych konsekwencji dla obu stron zaangażowanych. Według filozofii stoickiej skupienie się na dobru innych i znalezienie wewnętrznego pokoju jest znacznie cenniejszym celem niż szukanie zemsty. Zemsta może być szkodliwa, ponieważ tworzy cykl negatywności i krzywdy. Może także prowadzić do uczuć winy, wstydu i żalu. Ponadto pochłania dużo energii psychicznej i emocjonalnej, które mogłyby być skierowane ku pozytywnym celom. Stoicy wierzą, że powinniśmy dążyć do obojętności na obelgi i krzywdy, ponieważ są one poza naszą kontrolą. Zamiast tego powinniśmy skupić się na ulepszaniu siebie i świata wokół nas. Wierzą, że prawdziwa siła pochodzi od środka i powinniśmy dążyć do bycia cnotliwymi i moralnymi we wszystkich naszych działaniach. Przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, może być niezwykle trudne, ale jest to potężne narzędzie do osiągnięcia wewnętrznego pokoju i postępu. Kiedy przebaczamy, uwalniamy się od ciężaru trzymania urazy i pozwalamy sobie na uzdrowienie. Przebaczenie także promuje współczucie, empatię i zrozumienie, które są istotnymi cechami budowania zdrowych relacji. Ponadto szukanie zemsty może uszkodzić nasze relacje i reputację, podczas gdy przebaczenie może wzmocnić nasze więzi z innymi.
Kiedy przebaczamy, pokazujemy innym, że im ufamy i cenimy nasze relacje, co może sprzyjać głębszym więziom i wzajemnemu szacunkowi. Wyeliminowanie pragnienia zemsty i zastąpienie go przebaczeniem może być wyzwaniem, ale może prowadzić do znacznych korzyści dla naszej psychiki, naszych relacji i naszego ogólnego samopoczucia. Poprzez praktykowanie przebaczenia i szukania dobra w innych możemy nauczyć się żyć z większym pokojem, empatią i zrozumieniem. Numer 7. Przestań marnować swój czas. Czas jest zasobem, który kiedyś ci się skończy. Dlatego też istotne jest, aby każda chwila była wykorzystana jak najlepiej. Stoicy wierzyli, że czas jest darem i że to od ciebie samego zależy, jak go mądrze wykorzystasz. Niestety, wielu z nas marnuje czas na działania, które nie przyczyniają się do ogólnego dobrobytu ani wzrostu osobistego. Oto kilka sposobów na eliminację tego nawyku i jak najlepszego wykorzystania swojego czasu. Po pierwsze, zidentyfikuj swoje priorytety i skoncentruj się na nich. Stoicy wierzyli, że należy skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, i podobnie powinniśmy koncentrować się na tym, co jest dla nas ważne. Określ, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie i przeznaczaj na to swój czas zgodnie z priorytetami. Wyeliminuj wszelkie działania, które nie są zgodne z twoimi wartościami lub celami. Po drugie, przyjmij proaktywne podejście do rozwiązywania problemów. Zamiast czekać na to, by coś się stało, podejmuj działania zmierzające do realizacji swoich celów. Stoicy wierzyli, że cnota jest nagrodą samą w sobie i że podejmując działania na rzecz naszych celów, możemy odnaleźć zadowolenie i satysfakcję. Po trzecie, praktykuj wdzięczność. Wdzięczność pozwala nam docenić dobre rzeczy w życiu i kultywować poczucie zadowolenia. Skupiając się na tym, co mamy, a nie na tym, czego nam brakuje, możemy prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Pamiętaj, że czas to cenny zasób i mamy go tylko ograniczoną ilość. Poprzez stosowanie zasad stoickich możemy wykorzystać każdą chwilę jak najlepiej i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Zacznij więc już dziś od identyfikacji swoich priorytetów, podejmowania proaktywnych działań i praktykowania wdzięczności. Numer 8. Przestań szukać problemów. Łatwo popaść w pułapkę ciągłego poszukiwania problemów, ale jak naucza nas stoicyzm, o wiele bardziej produktywne jest skupienie się na tym, nad czym mamy kontrolę, i pracowanie nad rozwiązaniem tych problemów. Gdy przyjmujemy postawę rozwiązywania problemów, przechodzimy z reaktywnego stanu do proaktywnego. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest zmiana perspektywy na temat problemów. Zamiast postrzegać je jako negatywne doświadczenia, możemy spojrzeć na nie jako wyzwania do pokonania. Dzięki tej nowej perspektywie możemy podejść do problemów z pewnością siebie i determinacją, wiedząc, że ich pokonanie przyniesie nam osobisty wzrost i rozwój. Inna strategia to skupienie się na rzeczach, które możemy kontrolować, a zrezygnowanie z reszty. Często zużywamy niepotrzebną energię na martwienie się o rzeczy poza naszą kontrolą. Pozwalając sobie na rezygnację z tych obaw, uwolniamy siebie od konieczności skupiania się na rzeczach, które naprawdę nie mają dla nas znaczenia. Dodatkowo pamiętajmy, że przeszkody są okazjami w przebraniu. Stoicy wierzyli, że trudności są wysyłane, aby sprawdzić naszą determinację i wzmocnić nasz charakter. Więc gdy stajemy przed wyzwaniem, przyjmijmy je z otwartymi ramionami i spojrzymy na nie jako okazję do wzrostu i poprawy. Wreszcie, zawsze powinniśmy dążyć do utrzymania pozytywnego nastawienia. Negatywność rodzi negatywność, a trudno znaleźć rozwiązania, gdy czujemy się przygnębieni lub pokonani. Zachowanie pozytywnego podejścia pomaga nam podejść do problemów z jasnym umysłem i otwartym sercem, zwiększając szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań. Poprzez zmianę perspektywy i przyjęcie postawy rozwiązywania problemów możemy zacząć prowadzić życie zgodne z wartościami stoickimi. Przestańmy więc szukać problemów i zacznijmy znajdować rozwiązania. Numer 9. Impulsywność. Impulsywność to powszechny nawyk, który często prowadzi do złych decyzji i żalu. Polega na działaniu według nagłych pragnień lub kaprysów bez dokładnego namysłu lub refleksji.
Jednak stoicy zachęcają swoich wyznawców do oparcia się tej pokusie i praktykowania bardziej przemyślanego i rozważnego podejścia do podejmowania decyzji. Aby przezwyciężyć impulsywność, konieczne jest zwolnienie tempa i zastanowienie się nad potencjalnymi konsekwencjami naszych działań przed ich podjęciem. Oznacza to zadawanie sobie pytania, czy zamierzane działanie jest zgodne z naszymi wartościami i długoterminowymi celami. Oznacza to również rozważenie potencjalnego ryzyka i korzyści oraz porównanie ich między sobą. Stoicy wierzyli, że emocje mogą zaciemniać osąd, prowadząc do irracjonalnych decyzji, dlatego podkreślali znaczenie oddzielenia się od własnych emocji i podejścia do sytuacji obiektywnie. To nie oznacza tłumienia emocji, ale raczej naukę rozpoznawania i akceptowania ich, nie pozwalając im jednak dyktować naszych działań. Kolejnym kluczowym aspektem pokonywania impulsywności jest rozwijanie samodyscypliny. Oznacza to zdolność do odkładania natychmiastowej gratyfikacji na rzecz korzyści długoterminowych. Na przykład osoba, która chce oszczędzać pieniądze, powinna oprzeć się pokusie impulsywnego wydawania ich i zamiast tego odłożyć je na przyszłość. Oprócz tych praktycznych strategii ważne jest także kultywowanie poczucia wewnętrznego spokoju. Wynika to z akceptacji rzeczy, których nie możemy zmienić, i skupienia się na tych, na które mamy wpływ. Żyjąc zgodnie z naturą i akceptując teraźniejszość, możemy rozwijać poczucie spokoju i jasności, które umożliwia lepsze podejmowanie decyzji. Ogólnie eliminacja impulsywności wymaga zobowiązania do przemyślanego, rozważnego podejmowania decyzji i gotowości do wykazywania samodyscypliny. Poprzez naśladowanie mądrości stoików możemy nauczyć się opierać pokusie natychmiastowej gratyfikacji i zamiast tego wybrać ścieżkę prowadzącą do większego zadowolenia i sukcesu. Numer 10. Przestań narzekać. Jeśli nadal oglądasz, prosiłbym Cię o napisanie w komentarzu siła nawyków, abym wiedział, ilu z nas tu dotarło. Wróćmy do punktu 10. To nawyk, z którym wielu ludzi ma problem. Możemy narzekać na pogodę, naszą pracę, nasze relacje lub wiele innych rzeczy, które nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Jednak narzekanie rzadko prowadzi do znaczących rozwiązań, a nawet może stworzyć więcej stresu i negatywności w naszym życiu. Stoicyzm uczy nas koncentrowania się na tym, nad czym mamy kontrolę, i akceptowania tego, nad czym nie mamy. Narzekanie często jest przejawem frustracji i złości na rzeczy, które są po prostu poza naszą kontrolą. Akceptując, że niektóre rzeczy są po prostu poza naszymi możliwościami, możemy uniknąć pogrążenia się w negatywnych emocjach i skoncentrować się na obszarach, gdzie możemy coś zmienić. Zamiast narzekać, możemy skupić się na podejmowaniu działań. Jeśli coś nas nie satysfakcjonuje, możemy pracować nad zmianą tego. Może to oznaczać poszukiwanie nowych możliwości, komunikowanie się z innymi ludźmi lub podejmowanie kroków w celu poprawy własnej sytuacji. Podejmując działania, możemy zmienić naszą sytuację na lepsze i wprowadzić pozytywne zmiany w naszym życiu. Ważne jest także zrozumienie, że czasami przytrafiają nam się złe rzeczy i narzekanie nie zmieni tego. W takich przypadkach warto praktykować wdzięczność za to, co mamy, i szukać lekcji lub możliwości wynikających z trudnych sytuacji. Ostatecznie eliminacja narzekania wymaga zmiany sposobu myślenia z negatywnego na pozytywny i aktywnego podejścia do życia. Koncentrując się na tym, nad czym mamy kontrolę, i podejmując działania tam, gdzie możemy, możemy przekształcić nasze życie i stać się szczęśliwszymi, bardziej spełnionymi osobami. Wnioskując, stoicyzm oferuje cenne wskazówki dotyczące nawyków i zachowań, które jednostki powinny wyeliminować ze swojego życia. Poprzez przyjęcie zasad stoickich, takich jak prostota, samodzielność i uważność, można kultywować życie mądrości, spokoju i cnót. Mimo że może to wymagać czasu i wysiłku, aby wyeliminować te nawyki, pamiętaj, że stoicyzm nie polega na doskonałości, ale na ciągłym postępie w kierunku lepszego życia. Zacznij więc dzisiaj i pracuj nad bardziej spełnionym życiem. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału, jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Zostawię tutaj dwa filmy, które mogą Cię zainteresować. Do zobaczenia wkrótce.